Hello and welcome, this is David. Welcome to this very special episode of Almost a Country. Today, I made my way to Florynka, the former capital of the unfortunate Lemko Republic, which lasted 1 year from 1918 to 1919 before being captured by Poland. I came here in hope of answering some of my unanswered questions, like, where is the lost gravesite of Dr. Jaroslaw Kaczmarczyk? And why the hell did they choose this village, Florynka, as their capital? So, let's go find out. Once we were clear on what we are looking for, we started to look for a place to start looking. The most obvious place we could look for Dr. Jaroslaw Kaczmarczyk's grave would be Florynka's graveyard. So let's go. The lack of Lemko graves in this graveyard reminded us of one event very important to the Lemko community. In 1948, the so-called Operation Vistula moved all the Lemkos from this village and the surroundings to northern Poland. Only in this row are buried almost all the priests who have maintained their position here in Florynka. And maybe you can notice many of them have lived in the time of the Lemko Republic. Maybe we will find here some evidence of what happened to former Lemko Republicans. And at last, we have found some Lemko graves. As we pass through the graveyard, we can notice gravestones are written in Cyrillic, used by the Rusyn nation. Joan Dubets, for example. Suddenly, we came across an imposing memorial, a monument with many Lemko family names written on it. And we realized to what extent the Operation Vistula really was a cleansing operation conducted by the Polish. This is a memorial cross for all the Lemkos who have been moved away by the Polish in 1948. It lists all the Lemko families who were moved away. But, as one can see, there is no Kaczmarczyk written on it. As if Dr. Jaroslaw Kaczmarczyk and his family were long gone before. So, we tried the graveyard and there was no Kaczmarczyk in it. And what does one do when the written memory fails you? Well, one needs to ask the living memory if she doesn't remember. After a short inquiry with a local family visiting the graveyard, I found a clue in locating Dr. Jaroslaw Kaczmarczyk's grave. It seems that one of Lemko families, which lived in Florynka prior to declaring the Lemko Republic, has returned. The family Kaniuk continues to live here as Lemkos to this day. Very excited from the discovery that there are actually Lemkos still living in Florynka, I decided to leave the graveyard and take a tour in the former capital of the Lemko Republic in hopes of finding the family Kaniuk residence. I decided to show you what dreads me about Poland the most. As you can see, they have a whole business, entire business industry, focused on producing graves. I've never seen so many grave shops at one place in any other country than this one, in Poland. Okay, let's leave graveyards for good now. We took a stroll through the village and we have reached an old Lemko Greek Catholic church, which was captured after 1948 and converted to Roman Catholic Church by the Polish. We are
currently in the Greek Catholic Church of Florynka, where a short summary of Florynka's history is written on the wall. It says that in 1918, for 16 months, there was the Lemko Republic, which joined together several tents of Lemko villages from this area of Poland. As of now, we have discovered a very warm clue on the location of the last resting place of the Lemko's one and only president. So, after another short inquiry with the locals, the two girls over there by the cows, which were, by the way, looking very, very dangerously on us, I located the house of family Kaniuk, the last remaining Lemko citizen family, which returned to Florynka after Operation Vistula. Goodbye, girls, and thank you. So, we are this close to finding family Kaniuk, and through that, some answers to our unanswered questions about the Lemkos and their republic. As much as I recognize you are not interested in my driving skills, you might be interested in looking on how the village looks like now, or at least this part of the village. In later scenes, I will show you the old part of the village, which houses the old Lemko wooden houses. The part of Florynka you see now is actually the new part of Florynka, which the Polish have built, actually on top of what used to be the Lemko capital. All the houses you see here are recognizably built in a very specific manner, in a way which is very specific for the Polish people and their modern house building or village planning or whatever. Now, the time has come to apologize to you for the lack of quality cameramanship in the next few scenes. It's because my traveling companion decided she doesn't want to record me anymore, and another traveling companion took her place. Yes, that's a question. Where are we? Where the hell are we? To je chlapne. Mám to natočit? Mám natočit. To je divný. Dzień dobry. My šukáme dom rodiny Kaniuk. Proszę? Dom rodiny Kaniuk. Nie wiem. As you can see now, my new cameraman is really reluctant when it comes to recording people's faces. So I apologize you beforehand. Now, as you can notice, we have entered the older part of Florynka with old wooden houses, still standing since the times of the Lemko Republic. We are looking for a grey house next to a yellow house, if I understand their Polish correctly. Which is almost certain that I don't, so good luck. Good luck to us. Yeah.
dokumentarny o Rzeczpospolitej Lemkos i my szukamy rodzin Kaniuk. Nie wiecie... Rodzina Kaniuk? Rodzina Kaniuk. To tam wyżej, po prawej stronie. Tu. Wyżej też jest po prawej stronie, który to by był dom. Tam jest taki mały, stary domek przy tym domu. Aha. Bardzo blisko ulicy, taki stary, mały domek i oni mają tu dom, Kaniuki. Dobrze. Tu do góry idźcie, każdy wam powie, bo znają tutaj przecież. No. Dziękuję, bardzo dziękuję. Wyżej nad tapliczką, bo jest jedna podróżka po prawej stronie, druga po lewej stronie i jeszcze kawałek wyżej. Super, dziękuję. So, we have the directions. And we were on our way to the Kaniuk family residence. We were, however, not sure how the family Kaniuk will react to our questions and inquiries. Nie nagrywaj tego. A może tak do zemi, żeby znał ten zwłok mały? No to jak chcę. Może tak. Zwłok może ten. Dziękuję. Tak bardzo. Nieubrany, ale nie to. Chyba, że chcę te wojty do mnie. Może tak idę. Chcę te do mnie. Tak. Dziękujemy. Ja dużo nie znam z tych czasów. Kaczmarczyka to tu nie chowali, tylko chyba w Binczarowi, nie? Aha. Kaczmarczyka. Nie tu. Nie, bo to nie to. No, ja wiem, że on potem się stracił, kiedy ho było u sądu. Za tu Rzeczpospolitą, tak potem że prawo robił u granicy panstiev Polski i Czechosłowakii, a potem, że zupełnie się stracił. No właśnie, ja nie znam dokładnie, to się, ale tu na pewno, tu raczej nie jest, bo tu byłby taki ślid, nie? A nie jest tego. Bo na starym cmentarzu nie jest. Nie. Na pewno, a na nowym tym bardziej, bo to różne to czas. Znaczy nowy czas, tam zaczęły chowaty w 39, nie? 38, 39 rok. Tutaj na stare, znaczy na nowym już cmentarzu. Tam jest teraz katolicki niby, ale czastyna jest jeszcze stara. Jeszcze prawosławna. No, jako katolicka i prawosławna, bo to był spilny. To większość przeszła na prawo, wernuła do prawosławia, nie? Nie. Był to ruch powrotu. A nie macie jakieś przybiegi z czasów tej Rzeczpospolitej? Co wasza rodzina tam robiła? Nie znam, nie znam, nic takiego nie jest. Raczej. Raczej. Nie macie nic z tego czasu, jak była Republika Lemkiu, jak powstała tutaj. No nie jest takiego, nie. To było pierwsze. No to było pierwsze, no to wiadomo. Już. Sot na rycznicie, nie w tym roku. To było pierwsze. A tak, całkiem długo to wydrżało, że tak? 16 miesięcy. No, właśnie. No tak. Długo, nie długo. No tak długo. No tak długo na taki mały. Tak, na taki mały to może i długo. Bez miasta pory. Tak. A nie wiecie, prečo Florynka była akože hlavné mesto? Čo ho tak vybrali? To je také hlavné, prečo vybrali. Ťažko mi povieť, čo? Tak, čím bola tak významná? Może to také... No, nebylo malé selo, bylo veľké selo. Może mało duże prychylniki w tej domki, żeby stworzyć takie, taką derżawę, czy tak. No, ciężko powiedzieć. Można tak, że planowali, że jeszcze będzie stawać. Pasieć. Ahoj. Że gadaj. Za duże. Pan nagrywa z panią, znasz? Ahoj. O filmy.
stójte się jeszcze tak. Ten to nesłojesz, to prawda, jak chcę to spróbujcie, może bułkę taką. Chcę to spróbować. Bułeczkę. Czekaj. No, o, czekaj, jeszcze krówku damy taką. Cukierok. Polskiż, to prawda. No i ludzie robili same kolisy doma takie, a teraz się kupuje. Krówki, nie? Krówka, tak. A to łatwo sobie tak stało. Masz, Łukasz. Kazem Dawid. Nie hołodujte jak doma, też gadają. Ale się nie obrażajcie. Ja byłem pryzgiu do kniżki, bo tutaj pan Petro Trochanowski Morianka wydał taką kniżkę. Obił Sareli. Taka kniha zaraz zrymę, czy tu na jeden. O czym? O czym? O Bińca. Biłcareła to jest... Teraz po polsku Binczarowa. Mm-hmm. To jest sąsiednie seło. Tam z Biłcarewy było duże... Droga. Rząd, jak to... Głównym przedstawnikiem tutaj tej ruskiej republiki. Musiałeś głupio. To sobie powinna być z nim, tylko nie domyśli. Na pewno lepsze zna to jak ja. Ty. Ja już o tym jeden film taki urobił, także teraz ten, ale to był taki że animacje. Uh-huh. Także teraz robię taki żywy, że aj z ludźmi. Ale na to miejsce co chcę pozrzeć, tak. Nie rób tak. Kaszko. Łukasz. Ty jesteś łobuz, no. Tu jest o Kaczmarczyku. Tu Kaczmarczyk to jego portret. No. Tak. Mhm. I tu tam różne takie. Tak. No i. Kaszko, no. Nie przeszkadza. A to są... To jest Lemka, Parok Krynyci, tam jak... Wiktor Żegestowski. Hey, i jest też otec Teofil Kaczmarczyk. Hey. Z Dietmy. Kaczmarczykowa doba. To są najmłodsze. A Teofil to był ojciec Jaroslawa. Tak, właśnie. I win jest pochowany w tym. W... Przy cerkwi chyba w Binserewi. W Binserewi. Tak. Mhm. Można aj tam potem... Proszę? Że można aj tam potem Jaroslawa pochowamy, można? Właśnie o tym to ja nie znam. Nie znam, naprawdę nie powiem wam, gdzie może by ty pochowali. Wielkie wody. Mhm. Może znają pan Petro Trochanowski. Z Krynyci zdroju. Petro Trochanowski. Trochanowski. Mhm. Petro Trochanowski. Murianka, no znany jako Murianka. Lemkiwski poet. Poet Lemkiwski. Tak, potem można. A nie kto tak on. To się gospoda. Tak. Hej. I tu jest, kto był w komitecie, pisane. Łukasz, nie, przeszkadzaj. Ej, Łukaszku, to jest poważna sprawa, to nie żarty. No, będziesz się śmiewać, potem budziesz pokój. A to już, to już jest ten komitet. Tak, to jest bezdurze. Łukasz, nie przeszkadzaj, naprawdę. Nie można. Hej, a tu to Jaroslaw Kaczmarczyk. Tak, i tu opisuje o Jarosławie Kaczmarczyku. Pojechali do Warszawy. Już potem, kiedy ich zajęli. Mhm. No i tu jest to jakie funkcje. Jaroslaw Kaczmarczyk, premier. Tak. Mikołaj Gromsia, minister rolnictwa. To co jest? Dmitry Chylak, minister wnętrznych spraw. I świeczennik Wasyli Kuryło, minister zagranicznych spraw. I to... Piątym członem był doktor Zachariusz Kopiściak.
Nie winno tak, no. Rolnictwo, to co jest? Rolnictwo. Rolnictwo? Co jest? Rola, to jest... Wiem, zemědělstvo. No, to po waszemu tak. Nowy Sącz. Co Nowy Sącz już? Nowy Sącz, na polecenie. Że już zatworzycie. Jest patrono na pracę. Oh, it seems that the most detailed information ever collected about the Lemkos and the Lemko Republic was collected by author of this brilliant book. W porządku, to. Tak, dziękujemy wam. Tyleż to może pokazać, bo tak to mało, że o Jarosławie Kaczmarczyku to akurat nie. Nie znam. To prawie nikt to nie zna w ogóle. A tak som si povedal, že by to bolo perfektné, keby som to našiel a povedal všetkým, ako to bolo s ním. Aj tí ostatní a tak. Może jest tak, to kto znaje, no ale to czasami ludzie... Autor książki bude wiedzieć. Może bude zna. Może o powodzenia. Tak. Ladajcie dobry. Znajdziemy. Znajdziemy. Jeszcze na tacie. Co? To jeszcze? A tak, na skórę. Na skórę. Na skórę. Na skórę. That, I think, will cover this special episode for today, because we found out that the truth we have to uncover is much larger than can be covered in one sole episode. So, in summary, we have visited today the former capital of the unfortunate Lemko Republic. We have found the last Lemko family in Florynka. We have visited them. Found another clue on the last resting place of Jaroslaw Kaczmarczyk, the former president. We found who were his closest compatriots. We found out who knows more. It's a Lemko poet who lives in Krynica Zdroj. We are one step closer to uncovering the full mystery of the Lemko Republic. So, I hope you enjoyed this insight into history's old bones, and I will see you next time. Goodbye.